Empik Go zaprasza do wysłuchania Dialogów Waginy i Penisa, podcastu o spornych kwestiach w pożyciu seksualnym Polaków z perspektywy specjalistów. Więcej wciągających podcastów i audioprodukcji znajdziesz w aplikacji Empik Go. Empik Go prezentuje Dzień dobry, Jagna Kaczanowska, dziennikarka, pisarka, mam waginę. Dzień dobry, Andrzej Gryżewski, seksuolog, psychoterapeuta, mam penisa. Dzień dobry, Beata Biały, pisarka, dziennikarka, mam waginę. Wszyscy pamiętamy książkę Eve Ensler, Monologi Waginy. I fajnie jest czasami pogadać do siebie i do swojej waginy, ja też czasem to robię, ale halo, w seksie najczęściej liczy się dialog, a do dialogu, jak do tanga, trzeba dwojga. No, co najmniej. Więc my w tym podcaście będziemy opowiadać wam właśnie o tych różnicach w podejściu do seksualności między kobietami i mężczyznami i znajdziemy rozwiązania, które zadowolą i jedne i drugi. Dzisiaj porozmawiamy o seksie analnym. W ostatnim odcinku tego sezonu na deser mam, mam nadzieję na taką wisienkę na torcie, czyli rozmowę o czymś, co jest... Seksualnym wyższym levelem? Seksualny -seks seks -analny. wyższy level? Tak, myślę sobie, że do tej pory jest seksualny tabu. Nie tak deklaratywnie, w sensie, bo deklaratywnie ludzie mówią, że chcieliby doświadczyć, oglądają o tym filmy erotyczne, pornograficzne, myślą o tym, mówią o tym i tak dalej. Natomiast w praktyce to widzę, że dalej jest to seks. W sferze tabu wiąże się z ogromnym wstydem, często ze względu na to, że jest to bardzo intymna sfera ciała człowieka odpowiedzialny w dużej mierze za defekowanie, bo jeszcze na przykład... W dużej mierze, się to ładnie ująłeś. Bo... W, bo Chyba jest... całkowicie jest za to odpowiedzialny. Właśnie nie, jeśli powiemy, że całkowicie, to znaczy, że nie należy tam gmerać. Nie, tylko <laughs> to, że po prostu jakby tylko, tylko ten obszar, czyli od, jest odpowiedzialny za defekowanie, no jakby jego główna funkcja, no, ale jest to też dziurka, w którą można coś włożyć. Ale właśnie w dużej mierze ze względu na to, że, że tam są strefy erogeny, o których zaraz opowiem, natomiast, A, natomiast chodzi mi o to, że właśnie wagina, e, których czy pe... podczas defekowania nie czujemy de, de, de facto, że tam tak. są. Natomiast wagina e, i penis to mają taki mieszany odbiór społeczny, w sensie, że ludzie wiedzą, że to jest taki podwójny narząd i do defekowania, i do uprawiania seksu, czyli z jednej strony łączy się z taką wstydliwością, no bo nie wszyscy partnerzy przy sobie sikają, oddają mocz, yy, chyba, że lubią pissing, no to troszkę zmienia yy, zasady gry. Natomiast yy, tam jest taki miks, jeśli chodzi o genitalia, że łączy się wstyd z taką rozkoszą, a Tutaj to jest jednak duży poziom wstydu, bo Znale. nawet pacjenci, którzy chcą uprawiać ten seks analny, to mówią, że ich to krępuje, bo jak na przykład, by popuścili mocz, to dla nich jest mniejszy wstyd, jeśli by popuścili kał. Co innego się sikać, a co innego się zdefekować, zezrać, mówiąc kolokwialnie. <laughs> <laughs> mówiąc to jest dla wielu osób odstręczające. Dlatego on dalej jest w sferze tabu, w takiej praktyce bo ludzie bardzo tak się czują kanciaści przy uprawianiu tego seksu analnego, bo nie wiedzą jak ten odbyt przygotować do tego seksu analnego, nie wiedzą co to w ogóle mówi o tej parze, jeśli stosują seks analny a co to w ogóle mówi o mężczyźnie, który jest heteroseksualny, że chciałby, żeby tam partnerka go masowała, czy stosowała tak zwany riming, czyli właśnie taki seks oralny w stronę odbytu. Tutaj pojawia się przy tym seksie analnym dużo znaków Zapytania. A czy penisy i waginy e, lubią e, seks analny, znaczy oczywiście, wagina w sensie symbolicznym, nie to, że wagina, bo właściwie to jej nie dotyczy, ale czy, czy, czy kobiety i mężczyźni lubią seks analny w takim samym stopniu? Mało jest takich miłośniczek seksu analnego. Zaraz zadzwonimy do wieksów, którzy opowiedzą, jakie mają podejście do, do seksu analnego. Słuchajcie, jaką przyjemność kobieta właściwie może mieć z seksu analnego? Według Aha. nauki otwory anatomiczne są przeznaczone do seksu, także tak, tak naprawdę... Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że uwielbiam seks analny i mam najlepsze, największe orgazmy poprzez właśnie stymulację analną. I tu też dochodzi do tego, że brak wiedzy. Ja swój pierwszy seks miałem też z Juli, w ogóle i to, to rozdziwiczyło mnie. Natomiast w mojej głowie to było też e, e, tak wykreowane, że to nie jest przyjemne dla kobiety, że to w ogóle wiesz, że to jest tylko dla faceta. I wręcz aż mnie, aż, aż mnie ruszyła zazdrość, jak zobaczyłem, ile przyjemności ma, 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 ma Julii z tego i potem właśnie po dwóch latach tego, jak, jak widziałem cały czas, że to że przy dobrym przygotowaniu, przy, przy odpo... rozgrzaniu, dobrym tak. żelu analnym. Przy i... wszystkim takim, wszystkim co się powinno, ten, ten to tylko jeszcze bardziej się to podobało i ja też chcę spróbować. Hmm. Nie? Ja... Tak. Ja słyszałem od nich, jak się z nimi widziałem, że e, właśnie są miłośnikami, natomiast opowiedzą większe szczegóły. Ale jeśli chodzi o kobiety, to wiele kobiet przez nieumiejętność stymulacji mężczyzn mówi, że nie lubią tego seksualnego, że. Że on jest bolesny po tak. prostu. Widzę po tych pacjentkach, które mają lat 30 parę, 40 parę to zazwyczaj miały jakichś partnerów, którzy próbowali tej formy stymulacji i robili to źle. I, i ten seks był bolesny, bo często. Mężczyźni mają taki skrypt w głowie z pornografii, bo tam na pornografii to po prostu mężczyzna zdejmuje spodnie, rozpina pasek, zdejmuje spodnie, zdejmuje bieliznę i wkłada penisa prosto w odbyt. I to jest cała gra wstępna. No Kobiety nie podnieci taka forma grypy. Zdjęcie gry paska. Zdjęcie paska. Mało seksowne. Tak, albo zdjęcie spodnie, albo zdjęcie bielizny. Tutaj. Jeśli wagina potrzebuje długiej gry wstępnej, jeśli piersi w ogóle potrzebują długiej gry wstępnej, bo o to jest też ciekawe, nie mówiłem o tym w poprzednich podcastach, że kobieta, która jest podniecona od zera do 60 mniej więcej procent, czyli tak albo wcale, albo mało, albo umiarkowanie, jeśli partner w kuchni nagle podejdzie i złapie ją za bius, to wiele kobiet czuje się rozdrażnionych, bolą te sutki, bolą te, te piersi, bo mężczyźni jeszcze mają tendencję do tego, żeby miętosić te piersi, żeby. Ugniatać jak ciasto na pizzę. I jest to dla wielu kobiet takie urazowe, nieprzyjemne, natomiast dopiero powyżej 60% podniecenia się zmienia. Te piersi stają się strefą erogenną. I podobnie jest z, z odbytem, że jeśli się go stymuluje, to raczej stymuluje się go tak, że nieuważnie czyli, że, że jakoś tak bez ładu i składu, tak drapieżnie, albo czy w ogóle wpycha się tego penisa na, na siłę, bez żadnego lubrykantu, nawilżenia, czy chociażby śliny, no to to jest bolesne Aut. doświadczenie. I to, to jest bardzo nieprzyjemne. Zwłaszcza pewnie za pierwszym razem, prawda? Za każdym pierwszym, który jest źle zrobiony. W sensie, że z, każdorazowo, jeśli ktoś nam robi to źle, bez Uważności, bez, właśnie ta uważność jest kluczem, bez cierpliwości, bez zaangażowania, no to wtedy naprawdę jest nieprzyjemnie. I wiele osób na to się skarży, na swoje doświadczenia z przeszłości, które zablokowały. Dwie, trzy próby wystarczą, żeby zablokować na ten seksualny, i zazwyczaj on na osi czasu moich pacjentów, to on się pojawia właśnie już albo w nowym związku. Albo wtedy, kiedy koleżanki mówią, że one na przykład czerpią z tego przyjemność, albo kiedy kobieta się no, ogląda filmów pornograficznych, gdzie jest ten seksualny i ma myśl, no dobra, to przełamie się, albo otworzy się na to. Ale widzę też, że u wielu kobiet jest wraz z wiekiem tendencja do tego seksualnego, z wiekiem i z doświadczeniem, bo większość moich pacjentek się otwiera na ten seksualny po 40 i mają większą sensytywność z, z tych obszarów, wrażliwość, i. I mają poczucie, że łamią tabu, i wiedzą jak już się przygotować, i mają odwagę do tego, żeby poinstruować partnera. A jak poinstruować partnera? Jak mu w ogóle powiedzieć, że mam ochotę na co? No przypomina mi się, bo jeszcze właśnie jest taka kwestia, która jest niezmiernie ciekawa, bo przypomina mi się taka moja pacjentka, często fantazjowała sobie o seksie analnym. Ona jest około 40, fantazjowała sobie o seksie analnym, oglądała też takie filmiki pornograficzne z seksem analnym, masturbowała się przy tych filmikach i chciała bardzo tego z mężem spróbować. I on, nie wiedząc o, o jej pasji do seksu analnego, też często mówił o tym seksie analnym, że że on w życiu nigdy nie próbował z poprzednimi partnerkami, z nią by chciał spróbować i to dla niego ważne i tak dalej. I ona przyszła do mnie, bo yy, nie próbowała w końcu z, tego seksu analnego z, ze swoim mężem, bo ma poczucie, że pomimo tego, że ona go lubi, ten seks analny, i on ją zachęca do tego, żebyś, żeby ten seks analny spróbowali to ona ma bardzo silnie zakodowane w głowie, że mężczyzn to przerazi, taki seks analny w stronę kobiety, że nie udźwigną tej sytuacji, że mogą się spotkać właśnie z jakąś defekacją małą, z jakimiś śladami na, na penisie kału i że padnie im życie seksualne i w ogóle się rozstaną i rozwiodą, więc... Mamy tu sytuację, kiedy dwie osoby chcą tego seksu analnego, a jedna osoba, kobieta, uważa, że zostanie od razu wykopana z łóżka i porzucona wtedy, kiedy wdrożą ten seks analny. I co i powiedziałeś? Długo pracowaliśmy nad tym, mhm. kilka miesięcy, żeby. Ona skontaktowała się z rzeczywistością, żeby te lęki sobie znacząco obniżyła, no bo one tutaj nie były realne, bo ona chciała, on chciał, oboje mówili o tym, myśleli, że, że może być fajnie, a te, te lęki jej się po prostu zakodowały. To są takie lęki kulturowe wielu kobiet, że jeśli kobieta czegoś bardziej pragnie niż mężczyzna, a w tym przypadku ona czuła żona dużo większe ma pragnienie, w sensie, że on chce go. Po prostu doświadczyć, ona go pragnie poczuć, pragnie kultywować ten, mm -hmm. ten seks analny. Więc jej wygaszało tą ochotę na, na seks analny, ze względu na to, że, że czuła, że jest bardziej zaangażowana w tej aktywności. Z czego wynika taka przyjemność seksu u kobiety analnego? Tam są jakieś strefy erogenne w, w odbycie? Są kobiety, które mają bardzo unerwiony odbyt i czerpią przyjemność z tego, że właśnie te zwieracze odbytu są zaktywizowane podczas seksu analnego. Czują te kobiety, że mężczyzna penisem masuje jakby trochę z zewnątrz waginę i to im też sprawia przyjemność, więc. Też te... może dłonią stymulować jednocześnie łechtaczkę na przykład, prawda? I to w ogóle już jest... Tak. na no taki seks totalny. Tak, tak, tak. Takie dwu... jak dwu to Dw Dwutorowy. <śmiech> <śmiech> tak, y więc to nie jest taka gigantyczna populacja, bo na 100% moich pacjentek to... O seksie analnym wypowiada się tak ogólnie, w sensie i negatywnie, i neutralnie, i pozytywnie, tylko 10% z tych kobiet. A z tych 10% ile pozytywnie? No Myślę, że jakieś 1,5%. Półtora, tak półtora procent mm -hmm. tych kobiet mówi o tym, że właśnie że są fankami, miłośniczkami seksu A mężczyźni? Spadań. Mężczyźni, no to widzę, że deklaratywnie to ze 40% mężczyzn, w ogóle wszystkich ci, tych, którzy przychodzą do mnie, opowiadają o tym, że seksualne by spróbowali albo Ale sobie którą fantazują stronę? w stronę, stronę partnerki. Mm -hmm. że fantazują sobie o tym, chcieliby tego do, dokonać. Natomiast jak przychodzi co do czego, no to czują, że ten odbyt jest nierozluźniony, jest po prostu lita ściana mięśni i łatwo się poddają. Ci mężczyźni, którzy mają tendencję do zaburzeń erekcji, no to wtedy uwidacznia się ich problem ze wzwodem, ze sztywnością członka, no bo próbują dokonać penetracji, a, a rozbijają się o tą ścianę Mięśnie odbytu i, i się deprymują, więc widzę, że deklaratywnie 40%, a, a tak realnie, to może z 15% uprawia ten seks analny w związku. Z badań profesora Izabskiego wynika, że Seks analny ma na swoim koncie 22% mężczyzn i 20% kobiet. Mówimy tutaj o parach heteroseksualnych, ale tak mi się wydaje, że to jest chyba taka forma seksu szalenie stymulująca dla mężczyzn, bo z sondażu portalu BASFit, który był przeprowadzony na 300 tysiącach osób, wynika, że dla co drugiej osoby uprawiającej seks analny stosunek kończy się przed upływem 10 minut, czyli jakoś strasznie szybko. Jak to szybko? No, te 10 minut, to wydaje mi się, że, że stosunek waginalny trwa dłużej. Tak jak mówiliśmy. Nie, tak jak mówiłem, stosunek waginalny w Polsce trwa od 2 do 8 minut. Z czego najwięcej Polaków uprawia seks 3 minuty? Mówię o czystej penetracji. 3 minuty, na drugim miejscu dwie minuty, na trzecim miejscu 4 minuty, 5 minut, 6 minut, 7 minut i 8 minut. A nie jest tak, że odbyt jest po prostu ciaśniejszy i że w związku z tym ta stymulacja jest taka mocniejsza? Tak, dla no, dlatego ten seks analny często i, i trwa krócej niż, niż no, no. sama penetracja. Tak, ale chodzi o to, że w seksie pojawiają się nam zaburzenia czasoprzestrzeni. W sensie wydaje nam się, że to długo trwa, a, a jakby obok stał Też? Dacz, to by ze stoperem to by się okazało, że właśnie ten seks trwa krócej niż nam się wydaje. To zadzwońmy jeszcze do najgorętszej pary polskiej sceny porno Julii i Mateo i spytajmy się, co oni o tym myślą. Jak sądzicie, czy do seksu analnego to dobrze jest się jakoś przygotować? Organizacja, nie? Możesz to zrobić bez przygotowania, nie? No, Jasne. Z Tylko razem. pytanie, tak. Tylko A. pytanie, czy w tym nie popsujesz sobie właśnie tak, wszystkiego no? związanego z tym seksem analnym? no bo jakby. Ale też gdzieś wyczytałem, że odbytnica jest ogólnie po wyczyszczeniu jest bardzo czystym miejscem i takim spokojnie. No dobra, okej, okay, ale, ale, ale jak tak konkretnie, jak trzeba się przygotować do, do uprawiania seksu analnego? Co wy byście polecili jako no, specjaliści? Na samym początku dużo słyszeliśmy mężczyzn, czy też kobiet używa tej takiej nakładki na prysznic. Tak. Tylko wydaje mi się, że. Tak gruszka jest, no to tam możesz regulować sobie to wszystko, ilość wody i ciśnienia. Znaczy, wiesz co, A <grym> u mnie jest płacona. tak, że ja wolę y, zrobić to zawsze wodą mineralną z butelki albo przygotowaną z czajnika już ostudzoną niż wodą z kranu. Jednak gdzieś widząc jak y, czajnik y, <grym> zachodzi rdzą zachodzi i kamieniem, kamieniem. Y, jakoś tak wolę jednak używać wody mineralnej do tego albo właśnie przygotowanej, chociaż i tak używamy do do herbaty mineralnej z butelki, także gdzieś po prostu mam to, że wolę letnią, osudzoną wodę, czy właśnie mineralną z butelki z płynnym probiotykiem. Czy do seksu analnego trzeba się jakoś yy, przygotować? Przejrzyjmy się, co mówili badani w sondażu BASFIT. 37% z nich bierze wcześniej dokładny prysznic, 18% robi lewatywę, 17% starannie myje odbyt chusteczkami nawilżonymi, a 16% nic nie robi. To co wybrać i może wszystko tak. naraz? Jak się przygotować? Krótko z moich chodzi. doświadczeń, właśnie z gabinetu wynika, że Bynajmniej w Polsce więcej niż 16% tych, którzy uprawiają seksonalny nic nie robi, bo to znaczy ja rozumiem, że ja mam też specyficzną grupę pacjentów, bo jednak przychodzą osoby, którym coś nie idzie, a nie przychodzą do mnie pacjenci i się pochwalić sukcesami. Tak się gra jak przeciwnik pozwala, czyli po prostu puszują, puszują, puszują żołędzią na, na odbyt i czekają, aż to przyniesie skutek. Taka prosta technika, jak konstrukcja cepa. <laughs> Bardzo prosta technika. I to nie działa w ten sposób, bo żeby się dobrze przygotować do seksu analnego, no to po pierwsze warto się rozluźnić, swoje ciało, czyli albo sobie posłuchać ulubionej muzyki, która ma na nas taki wymiar relaksujący. Albo warto odłączyć się od rzeczy, które nas stresują, czyli praca, albo jakieś, nie wiem, sytuacje rodzinne i, i skupić się na jakiejś swojej pasji, żeby mieć taki dłuższy pas startowy do fazy relaksu. A później warto te techniczne rzeczy wprowadzić, czyli e, zrobić lewatywę, u, umyć, umyć się. No, przede wszystkim, proszę. Proszę. Umyć się, proszę. No. no dobrze, a na przykład taka lewatywa, to na ile wcześniej trzeba zrobić? No na pewno nie dzień wcześniej. <laughs> Bo Ale też nie pięć minut wcześniej. De defekujemy ten. Tak, kilkanaście minut wcześniej, kilkadziesiąt mm -hmm. jest OK. No, oczywiście jak... jak defakujemy w międzyczasie, to, to warto wrócić znowu do tej lewatywy. No to ja, ja wiem, że to na takim poziomie mówię po prostu już bardzo podstawowym, no ale w tym ale temacie może po prostu. to warto wiemy. powiedzieć na takim poziomie podstawowym, że. Jeśli chodzi o seks analny, statystycznie, no to Polska jest na poziomie podstawowym. No niestety, czekam tych czasów, kiedy będzie wyższa szkoła jazdy. No oczywiście nie myślę o tym, że ja jako seksuolog bym się cieszył, jakby wszyscy, robi so, wszyscy sobie robili taki fisting analny, czyli wprowadzali całą dłoń z przedramieniem po łokieć do odbytu. No nie o to mi chodzi, ale chodzi mi o to, żeby po prostu jak coś robią, to żeby to robili z głową, czyli żeby byli przygotowani mhm. do tego seksu analnego. I warto po prostu, jak już zrobimy te higieniczne rzeczy, to warto wdrożyć stymulację. E, takie erotyczne, czyli na przykład rimming, który polega na pieszczotach odbytu językiem czy No Właśnie o to chciałam parcami. zapytać, tak, dlatego, że z sondażu e, portalu Basfit, który jest prawdziwą kopalnią diamentów, wynika, że 41% osób lubi zanie odbytu przed seksem analnym. Rozumiem, że to mężczyzna liże odbyt kobiety w parze setek heteroseksualnej przed stosunkiem analnym i że to też jakoś spełnia taką funkcję nawilżającą, tak? Łatwiej wtedy wprowadzić Członek. Przede wszystkim rozluźniającą, bo język jest ciepły, rozluźnia się ten odbyt, rozluźnia się partnerka czy partner, bo w seksualności gejowskiej o to też chodzi, że to nie jest tak, o to jest mit dotyczący gejów, że jak się geje spotykają, to po prostu jeden drugiego penetruje w ciągu sekundy. Tak nie działa. Tak działa na gangbangach gejowskich, kiedy biorą na przykład hemseks uczestnicy takiego gangbangu w formie mefedronu, bo on Uf. rozluźnia właśnie ekspresowo odbyć. I to rzeczywiście jest rzeczywiście sposób dla leniwych. Z jednej strony. Ja bardzo w ekspresowo? W ciągu kilku minut. Natomiast jest to duża chemia. Mhm. Jest, to, jest to chemiczna substancja, która mocno działa na budowę mózgu, na gospodarkę hormonalną, na nasze nastroje. Gigantyczne zjazdy, niektórzy mają po mefedronie, więc ten hemsex jest to gra wysokiego ryzyka. Więc ja bardziej bym zachęcał do takich. Form rozluźniania partnerki czy partnera poprzez riming, poprzez pieszczoty, poprzez zabawki erotyczne, na przykład korkiem analnym można rozluźnić. Albo jakimś mniejszym wibratorem, odbyt pełni tą funkcję, że po prostu jest ściśniony, skompresowany, no żeby nie wypadł z odbytnicy kał. Normalna sprawa. Żeby go rozluźnić, no to jednak trzeba użyć czegoś mniejszego, właśnie języka, palca czy jakiegoś małego wibratora. Nie można wpychać tego kilkunastocentymetrowego falusa do odbytu kobiety czy mężczyzny, no bo po prostu można sprawić. Dyskomfort, ból i uszkodzenia mechaniczne. Drugi sezon podcastu Dialogi Waginy i Penisa jest już dostępny w aplikacji Empic Go. Z kodem Wagina możesz korzystać z Empic Go za darmo przez 30 dni. Kod ważny do 30 marca 2023 roku. Szczegóły promocji znajdziesz w opisie podcastu. A jest taka bardzo znana scena filmowa z ostatniego tanga w Paryżu z masłem. Czy to jest dobry pomysł na poślizg w seksie analnym, czy jednak lepiej jest się odwołać do jakichś innych lubrykantów? Ja mimo wszystko namawiam, żebyśmy nie używali produktów spożywczych typu oleju lnianego, rzepakowego. <grym> Z pestek dyni. Po pierwsze producent tego nie zaleca. Jak czytacie, co jest napisane na butelkach, no to... Ja czytałam, na że butelce jest napisane, że nie zaleca się na, na rzepakowym. Nie, <grym> nie, nie. zaleca się <grym> stosowania <grym> do seksualnego. No, czy Naprawdę olej kujazki. nie. No właśnie... O to chodzi, że nie ma napisane. Jest jakby, jakby... napisane do smażenia i do sałatek. Ale jak fejderć, do smażenia, do sałatek i do seksu analnego. No myślę, że jeśli on byłby skuteczny, olej rzepakowy, Kujawski, czy jakikolwiek inny, no to byłoby napisane, że, że można stosować właśnie w ramach gry wstępnej, do seksualnego, a nie ma. A na czym jest tak napisane? Na, na lubrykantach różnego rodzaju. Na maśle też nie ma. Jak czytaliście na maśle. Muszę się wczytać kinu, że nie czy, czy innym. To, to nie ma. No i całe szczęście. Nie polecam właśnie produktów spożywczych od zwierzęcych czy nawet roślinnych, polecam. Po prostu produkty, które są spersonalizowane, dedykowane do, do seksu, które... Ale do seksu analnego są takie specjalne lubrykanty też? Tak, ta, są, są też takie proszki na przykład, które się rozrabia do fistingu, ale też, tak jak mówiłem w poprzednim podcaście o seksie oralnym, to wiele takich nowości z seksu gejowskiego jest Zapożyczanych do seksu heteroseksualnego, i fajnie się one przyjmują. I, I widzę, że coraz więcej heteryków stosuje te takie proszki, właśnie rozcieńczane do fistingu po prostu u siebie w sypialni czy fistingu waginy, czy, czy fistingu odbytu tego męża czy partnera. I chcę zaznaczyć, że to jest wiadomość, która chciałbym, żeby została naszym słuchaczom po tym podcaście że stymulacja odbytu nie jest równoznaczna z tym, że ktoś jest gejem. Czyli jeśli kobieta lubi stymulację analną, to nie znaczy, że jest lesbijką, czy w ogóle heteroseksualną, tylko znaczy, że lubi stymulację analną. I podobnie jest z mężczyznami, że, czy tak samo jest z mężczyznami, że jeśli mężczyzna w związku małżeński, mąż, ojciec, głowa rodziny mówi do swojej żony, że on chciałby doświadczyć seksu analnego, z jej strony, żeby ona go penetrowała czy palcami, czy językiem, czy straponem. Czyli to jest taki sztuczny penis przywiązywany do. Miednicy kobiecej, żeby kobieta mogła penetrować mężczyznę, to nic nie mówi o jego orientacji. Po prostu może być tak, że on ma wrażliwą prostatę na stymulację i bardzo mu się wtedy to podoba. Wspomniałeś o żelu analnym, o tym lubrykancie analnym. Co on takiego zawiera, że jest dobry? Czy to jest tylko coś, co nie wiem, rozluźni, rozgrzeje, czy też ma właściwości jakieś BHP? Dlatego nie warto korzystać z tych mm -hmm. spożywczych środków, które mamy w kuchni, a, a warto korzystać z mm -hmm. tych środków, które kupujemy na przykład w aptece czy w sekshopie, ze względu na to, że to są rzeczy, które były testowane i są spersonalizowane pod ten seks analny, czyli mają nie uczulać. Mają nie powodować za żadnych zapaleń, zakażeń, mają pomóc w nawilżeniu, w poślizgu. Te żele do seksu analnego często są jeszcze bardziej takie poślizgowe w stosunku do żeli waginalnych. I są takie żele e, waginalne, rozgrzewające waginę, ale nie wszystkim to się podoba mm. w seksie analnym, bo to jest jak. To jest z tym... tak zwany ogień w dupie. O, tak, ogień w dupie to tak. I to jest jak z tym. E, Dowcipem o kebabie, że prawdziwy kebab szczypie dwa razy. A w ogóle tak tajskie jedzenie też, że, że to jest tak, tak, tak. To jest azjatyckie jedzenie, musi szczypać na wejściu i na wyjściu. <gry> Podobno co druga osoba, która uprawia seks analny, lubi w jego trakcie klapsy. Tak, to się zgadza. Kto je lubi? Kobiety. Lubią, lubią właśnie. Seksu analnego, ja bym nie, nie dzielił na płeć kobiety, mężczyźni, tylko y -y. bym powiedział, że ludzie, dla których ten seks analny jest symbolem e, łamania tabu bo właśnie to jest coś takiego, co robimy, tacy jesteśmy niegrzeczni. Takie sekscesy w naszej sypialni się dokonują, nikt o tym nie wie, my to tylko robimy, no i w ramach łamania tego tabu, no to będę cię lał po dupie. Dostaje w sensie kobieta klapsy od mężczyzny i on wie, że kobiet się nie bije, a tu ją bije po pupie, ona z jednej strony ją trochę to boli, a z drugiej trochę podnieca. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby tak lać Mocno, tylko tak, żeby, żeby to było w ogóle dogadane, jaka ma być siła uderzenia. Chociaż spotkałem też kilka takich pacjentek, to są bardzo sporadyczne sytuacje, które mówiły, że takie tam poszturchiwania czy takie tam. Klapsy to dla nich jest e, nic ciekawego. Jak tak mężczyzna siarczyście uderzy dłonią w ich pupę, to one wtedy dopiero się bardzo podniecają. To wtedy jakby takie mocne klapsy dają jej klamrę, że o, tu się zaczyna seks. Już troszeczkę mówiliśmy o fistingu, ale tak zastanawiam się, co jeszcze można mieć w dupie poza polityką i <śled> No, różni ludzie mają różne rzeczy w dupie, no, też teściowo mają w dupie, bez względu na to, jak to, jak to brzmi. Ale to A, chyba nie zluźnia zwieracza, o co zależy może. Wręcz przeciwnie, już znowu się rozbrykałem tutaj pod względem żartów. Na, może o tym fistingu w ogóle, taka, bo to przechodząc... kiedyś była jakaś taka praktyka uznawana za ekstremalną, a w tej chwili to wszyscy właściwie mówią a tam feasting, feasting. U mnie w gabinecie rzeczywiście ludzie o tym rozmawiają, natomiast rzadko się spotykam, żeby na jakichś bankietach w ramach small talku rozmawiali. Pod wierzchni <dnieżki ty> rozgawora. Gdzie ty chodzisz? Bo to trochę jest jak z tym dowcipem, który opowiadałem wam tu w przerwie, że siedzi dwóch Rosjan w w przedziale, w przedziale pociągu milczą i jeden nagle pyta się drugiego, a je bał ty sobaku? <noise> Czyli uprawiałeś seks z przem, a ten drugi rzuca się z pięściami do niego. Co ty mi opowiadasz tu takie rzeczy, o co ty mnie tu posądzasz? A ten drugi wzrusza ramionami, uśmiecha się i mówi: Ja tylko chciałem podtrzymać rozmowę. <noise> więc, więc tak, jak na zależy w jakiej bańce ktoś się obraca. <noise> Natomiast rzeczywiście. Oczywiście, fisting coraz częściej się pojawia, i jeśli chodzi o odpowiedź na Twoje pytanie dotyczące tego, co można mieć w dupie, no to bardzo popularne są korki analne, malutkie korki analne, które oczywiście też trzeba nalubrykować. Na I kobiety sobie to cenią, że ten seks jest wtedy taki pełny, bo. Mężczyzna uprawia seks z kobietą waginalny, penetruje ją. Jednocześnie ona sama dotyka swojej łechtaczki albo on dotyka jej łechtaczki. I jednocześnie ona ma w odbycie mały korek analny, czyli jakby przyjemność płynie z trzech różnych stron. Z A jakie wielkości kanałami? one są? Tak jak korek od wina, czy. Często tak. w różnych rozmiarach? Tak, tylko właśnie, o Jezu, yy, przestrzegam tutaj przed takim. Korkiem od wina. Przed korkiem od wina, dlatego że okazało się, że jakaś część młodzieży wszechpolskiej, bojąc się. wkłada sobie korki od wina? Bojąc się napaści przez gejów, wkładają nie, sobie nie, po, naprawdę... Nie, można sobie to wygooglować w internecie. Są mężczyźni z młodzieży wszechpolskiej, którzy sobie wkładają korki do wina w odbyt po to, żeby nie zostać spenetrowani nagle przez jakiś gejów. Ja, jako seksuolog, myślę sobie, że. Jest to tak zwany atak wyprzedzający, czyli że, <noise> czyli, że mężczyzna tym korkiem do wina bardziej się przygotuje do tej napaści gejowskiej, no bo ten odbyt będzie już rozluźniony. Także nie idźcie tą drogą, panowie, jeśli chcecie się zabezpieczyć przed hipotetyczną napaścią gejowską, o której w życiu nie słyszałem. Poza tym, wino Wam wywietrzeję, więc. Nie polecam korków do wina. Lepiej jednak wydać te kilkadziesiąt złotych i kupić sobie korek analny, który jest z takiej cyberskóry, czyli z takiego bezpiecznego silikonu, który nie uczula, który nie powoduje żadnych zapaleń, odbytu. A dobiera się rozmiary jakoś, czy jak to jest? Dla każdego coś dobrego. To jest dla każdego coś dobrego, czyli każdy sobie wybiera taki, który mu się podoba, bo są różne, różne korki analne. Otóż Osta... tak na początek, jak tu wybrać, bo jak jest ich tak dużo, no to generalnie to. To znaczy tak, bo widzę, że niektórzy stawiają na materiał, z którego są zrobione te korki, bo wiele osób jednak woli takie lekkie korki zrobione z tego silikonu. Są tacy, którzy potrzebują poczuć ciężar, więc one są na przykład z polerowanego, chromowanego metalu. Są tacy, którzy chcą estetycznie, żeby to wyglądało, więc są te korki analne z takim e, diamentem na końcu, jakby nieprawdziwym oczywiście, ale... Pewnie A... można znaleźć gdzieś tam w Emiratach Arabskich. Jasne, takim... no to, to pewnie tak, no to niepolskie warunki. A od jakiegoś czasu widzę też z, takie korki analne dla idealistów, bo są z różnymi dyktatorami. No, niedawno był popularny korek analny, który kończył się zdjęciem Putina. Więc dla każdego coś dobrego. No, i sobie wybierają ludzie, jaki ma być rozmiar, który będzie przyjemny. No, to trzeba poczuć na sobie, bo trudno sobie wyobrazić, czy na przykład te 5 centymetrów, czy 7 centymetrów. To, to trzeba sobie poczuć, doświadczyć. I bywa różnie, że w większości użytkowniczkami są kobiety, ale też mówią mi mężczyźni heteroseksualni, że którzy mają ochotę na seks analny, że taki korek analny im partnerka wkłada i normalnie uprawiają wtedy penetrację. I dla niego to jest też przyjemne, bo jest stymulowany jego odbyt, bo chodzi o to, że z tym korkiem analnym, jak człowiek się rusza, w sensie jest w łóżku na klęczkach, czy, czy na przykład mężczyzna ma ten korek analny w sobie, w swoim odbycie, a stymuluje oralnie swoją partnerkę, to przy ruchach miednicą się czuje ten korek. Więc te korki są bardzo popularne. Są popularne też takie kuleczki gejsze, że po jednej kuleczce się wkłada, i kobiety mi opowiadają o tym, że przyjemność jest przy tym, że właśnie jak ta kulka tak wpadnie i odbyć się zamknie za nią, no to to jest przyjemne, że ta, ta akomodacja odbytu im sprawia przyjemność. Oczywiście te kulki są połączone sznureczkiem, więc to, to nie jest tak, że nie trzeba wydłubywać no, i nie upycha się tyle, ile wlezie, tylko po prostu tak się po jednej uh -huh. sprawdza I, i to jest popularne. Popularne są właśnie różnego rodzaju lubrykanty do tego seksualnego, bo jedne są bardziej takie śliskie, inne mają mocniejszą konsystencję, ładnie pachną, bo są też zapachowe w razie jakby ktoś nie, nie zastosował wystarczającej higieny. Są różne wibratory analne, one są mniejsze od wibratorów waginalnych. A tu jeszcze mi przychodzi jedna, jedna myśl do głowy. Po co w ogóle ci ludzie robią ten seks analny? No to mamy oczywiście tą dużą grupę, bo chcą, bo lubią, bo, bo jest to im dla nich przyjemne. Ale ja miałem w gabinecie przez te 15 lat pracy. Kilkadziesiąt, wydaje mi się, nie wiem, 60, 70 kobiet, które uprawiały ten seks analny, bo uważały, że to jest najlepsza forma antykoncepcji. Mhm, tak. że, że wtedy mężczyzna może mieć wytrysk, bo po seksie pójdą, podmyją się i już nie ma tej spermy. I w dużej mierze to były kobiety, które były dziewicami. Właśnie, można tak być seksualnym. Dziewice, dziewice analne. można być dziewicą do końca życia w ten sposób. tak. Dokładnie tak. My to w seksuologii nazywamy dziewice analne, czyli że takie kobiety, które seksu waginalnego nie uprawiały i ten mężczyzna, który zazwyczaj taką kobietę wybiera, to jest mężczyzna bardzo taki konserwatywny, dla którego ważne jest to wiano, czyli ta, ta błona dziewicza, no i on ma poczucie, że jest pierwszy. A w ogóle dziewice analne to jest tytuł na jakiś przebój kasowy, moim zdaniem. Tak jak dziewczyny z Dubaju. Dziewczyny z Dubaju, dziewice analne. Patryk Wega, bardzo fajny film. Mi się podobał. Nie wiem, jest zjechany kompletnie ten film w internecie. Seks, pandemia i miłość. A mi się bardzo podobał. Jest, są tam różne formy seksu pokazane i myślę sobie, że o takiej dziewicy analnej mógłby się na, nakręcić <laughs> kolejny film. A ja jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz. Kolejność uczuć. Bo w seksie analnym uczuć cudzysłów biorę oczywiście, bo często jest tak, że jest najpierw seks y, waginalny, później analny, później waginalny, jak to jest? Jak zachować bezpieczeństwo? Nie ma problemu z tym żeby kolejność była taka, że na przykład mężczyzna stymuluje swoim penisem buzie partnerki, jest ten seks oralny, a później jest seks waginalny, stymuluje jej pochwę, a później znowu jest oralny, to jest ok. Mm -hmm, waginalny, oralny, stronę. waginalny, oralny. Ale jak już dokonamy seksu analnego, to później nie wprowadzamy tego członka do pochwy ze względu na to, że po prostu pałeczki, koli, te bakterie kałowe możemy przenieść do waginy i wtedy pojawia się Zapalenie, pochwy, upławy i tak dalej. Tego nie robimy też nie proponuję tego, żeby seks był analny, a później seks oralny, no bo też to się nam przynosi do buzi. Jak już mamy seks analny, no to dokończmy go albo nie dokończmy, umyjmy tego penisa i, i... Czyli ten seks analny to jest taka wisienka na torcie, to, to znaczy na sam koniec, prawda? Wisienka na torcie albo że już w ogóle nie uprawiajmy innej aktywności mhm. seksualnej, chyba że na przykład założymy prezerwatywę po seksie no tak. analnym i wtedy możemy Uprawiać ten seks waginalny. Chciałbym podkreślić, jak już rozmawiamy o seksie analnym, że po wszystkich tych naszych seksesach, tym brojeniu warto, żebyśmy umyli te wszystkie zabawki, czyli te korki analne, te wibratory i tak dalej, bo później jak przyjdzie potrzeba, żeby skorzystać a my nie umyliśmy tych zabawek erotycznych tylko odłożyliśmy gdzieś na półkę czy do szafki nocnej no to wprowadzimy sobie te bakterie do buzi czy do waginy, więc wyróbmy sobie taki nawyk, żeby po zabawie idziemy i myjemy swoje zabawki, bo jest to taka praktyka, z którą ja rzadko się spotykam w gabinecie i to jest i moje koleżanki, ginekolożki na przykład mają pełne ręce roboty, bo, bo ktoś właśnie skorzystał z zabawek, które wcześniej były wykorzystywane kilka dni wcześniej do, do seksu analnego. To jest dosyć częste, że rzadko ludzie myją po zabawie, bo są tak rozanieleni, że o tym nie pamiętają. Natomiast e, przypomina mi się historia mojej pacjentki, która bawiła się wibratorem i na początku stymulowała swoją waginę, później stymulowała swój odbyt, a później po zabawie. M, ona ma 20 parę lat, e, mieszka z rodzicami i po zabawie poszła do Łazienki, e, umyła ten wibrator i zostawiła na umywalce i za kilkadziesiąt minut przychodzi do jej pokoju ojciec z wibratorem w ręku i mówi córko coś tu zostawiłaś nie wiem co to ale mogę się domyślać bo ona ma taki wibrator właśnie nie jak falus nie jak replika członka tylko jak taki przedmiot z galerii sztuki współczesnej. Natomiast Uważajmy sytuacja na była dosyć ojców i na, i na psy, bo psy też lubią takie różne lateksowe zabaweczki, a jak wiadomo, zabawki psów są znacznie tańsze niż dobre wibratory, więc A zabawki dla kobiet i mężczyzn są takie same do odbytu? Nie, nie. Mhm. Do, dla kobiet zazwyczaj są cięższego kalibru, w sensie, że, że są większe te zabawki yy, waginalne czy nawet analne. One są bardziej skomplikowane pod względem elektronicznym, więcej mają funkcji. Ciekawe, co to mówią Znaczy, no to mówi to, co zwykle yy, 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 myślę, że o czym mówią nasze yy, podcasty, że seksualność kobiet jest jednak bardziej skomplikowana niż seksualność mężczyzn. Oczywiście nie mówię tu w podtekście, że seksualność mężczyzn jest seksualnością prostacką czy, czy taką januszową, tylko po prostu jest ciut, ciut mniej skomplikowana. Jest taka bardziej zero jedynkowa. Albo jest też tak, że kobieca seksualność jest bardzo skomplikowana, męska seksualność jest bardzo skomplikowana, tylko wielu mężczyzn jeszcze tego nie odkryło, tego bogactwa nie, seksualności, i dlatego my jeszcze jesteśmy w przededniu rewolucji. Gadamy tak o tym seksie analnym, gadamy i przez cały czas myślimy o tym, że to właściwie mężczyzna wkłada penisa do odbytu kobiety. A tyle się mówi o punkcie R. Może czasem warto, żeby kobieta coś włożyła do odbytu mężczyzny? Hmm. z stosunku waginalnego, na przykład taki palec z zaskoczenia? No właśnie, tak, zask zaskoczenia to nie. nie. Jakby kobieta z zaskoczenia mężczyźni o tym powiedziała przed seksem. Hmm? Wiesz co, kochanie, wpadłam dzisiaj na dziki pomysł, włożę ci palec do pupy. Podczas narazy z szefem <laughs> miałam kola na Teamsach i tak pomyślałam wtedy, że włożyłabym ci palec do pupy. <laughs> tak, to jest okej, okay, żebym mu to powiedziała, ale jak ona to zrobi, to u wielu mężczyzn nagle mogą się pojawiać tematy orientacji seksualnej. W sensie, kurczę, mówi się teraz o tym LGBT tyle i to LGBT wjechało mi do sypialni. Nagle ona odbytu mi do odbytu we mnie wjechało. Ona nagle tam mi majstruje przy tym odbycie nie przypominam sobie, żebym ja z nią o tym rozmawiał. No i chodzi o to, że wielu mężczyzn, po prostu zaskoczeni tą nagłością, tą niespodziewaną aktywnością, są zalęknieni, przestraszeni, no i pojawiają się te trudności z utrzymaniem chociażby erekcji wzwodu. Ale nawet jeśli ona robi to bardzo delikatnie, powoli, nie tak nagle, że wsadzi palec w dupę, tylko delikatnie najpierw go masuje. No, no i jeśli poświęci na to kilkanaście minut, to on się w końcu domyśli, że, że może... Coś tam to, się dzieje. Jest. Tak, że, że dokąd to może doprowadzić. Natomiast ja często się spotykam w gabinecie z taką praktyką, że kobieta właśnie wpada na pomysł zróbmy tutaj show, jakiś większy. No i włożę mu po prostu ten palec i w ciągu kilkunastu sekund wkłada ten, ten palec jakby sięgała do torebki. No i to jest duże zaskoczenie dla, dla mężczyzny, jak właśnie ona zrobi riming, albo właśnie będzie dłużej masowała. Znowu, warto mieć nalubrykowane palce czy ten palec, którym chcemy penetrować, no bo to nie sprawi bólu, to po pierwsze. I krótkie paznokcie. Właśnie, krótkie paznokcie albo w ogóle takie paznokcie bez zadziorków. Warto sobie przejechać opuszką palców przed takim pomysłem, żeby zobaczyć, czy nie ma jakiegoś zadartego paznokcia, bo po prostu męski odbyt to wszystko wyczuje. No, mówi się, że mężczyźni po prostu odbierają chorobę, przeziębienie czy grypę tak jakby kobieta rodziła, w sensie, że podobny poziom bólowy mają. No i podobnie też czują z tym seksem analnym, że dla nich to jest duże zaskoczenie i dyskomfort. Więc nagle tego nie róbmy. Bo na przykład mam takie pacjentki, które czytają w internecie, że zrób coś szalonego w łóżku. Jak kiedyś przeczytałam, żeby włożyć w ogóle kostkę lodu Właśnie do odbytu, do, mężczyzny. Tak, do tego nawiązuję. Właśnie zrób coś szalonego, włóż kostkę do odbytu i nagle. Ona trzyma to, schowała pod poduszką, tam się robi ta poduszka mokra, jest dziwnie, i nagle, właśnie podczas seksu, wpycha tą kostkę, która już w dużej mierze zaczęła się roztapiać i ma nieregularny kształt, i boli to tego mężczyznę. Kojarzy mu się, że czasy przedszkolne, kiedy mu ktoś na zatwardzenie wpychał czopek do, do pupy, i nie wie on. Czy jest dalej jeszcze w swojej sypialni, czy już w szpitalu i ktoś go faszeruje czopkami, to no jakieś traumy dzieciństwa się pojawiają. No ja, ja, A jeszcze ja, ten lud jest ja zimny, dodatkowo nie tak, tak. tak, ja bym nie ryzykował, wiecie? Ale faktycznie słuchaj, można dotrzeć tam do tego punktu E i wtedy to jest taki w ogóle multiorgazm dla faceta. Wiesz co, mój ojciec zawsze powtarza takie słowo, że wszystko można, ale z ostrożna. Nie wiem, czy akurat myśli o tym seksjonalnym wtedy, Dzwonimy, kiedy to mówi. Dzwonimy, Dzwonimy do... do mojego ojca. Cześć Tato, to jest taka sprawa. A już wracając tu do studia, wszystko można, ale z ostrożna. Ale słuchajcie, właśnie, może do kogoś zadzwonimy? Do Wiaksów. Do Wiaksów zadzwonimy. No dobra, to dzwonimy do Wiaksów. No dobra, a co takiego kusi faceta w seksie analnym, czy to jest jakiś taki, nie wiem, urok zakazanego owocu? Na początku tak, to było, wiesz, to było coś, co zawsze chciałem zrobić, bo, bo, bo wcześniej tego seksualnego nie uprawiałem, więc po pierwsze ciekawość, po drugie właśnie dostanie tego takiego wszystkiego, bo to już jest cały czas wtedy w mojej głowie to było, że to jest takie, wiesz, to jest ponad seks waginalny, to jest już takie oddanie się w pełni a po trzecie i teraz na ten moment jest to, że widzę po prostu ile przyjemności do dobie daje mm -hmm. i w tym momencie mam zajebisty feedback, zajebisty wzrost że w tym seksie analnym po prostu widzę to zadowolenie na całym twoim ciele i, i, i to jest coś co mnie jara na maksa jeszcze zadzwonimy do Maćka maleńczuka. bo Maciek Dziękuję. <laughs> w, w sprawie seksu analnego <laughs> w tak? sprawie dzwonimy Maciek co mężczyzn kręci w seksie analnym Myślę, że też poniżenie, że kobieta, kobieta się musi właśnie w ten sposób poświęcić. No w seksie absolutnie jest, bez tego nie ma w ogóle, cały czas jest master and servant. to inaczej nie ma, nie ma seksu w ogóle. Tak to musi być. Takie, I takie to jest, i u zwierząt jest tak samo. Ja się tak zastanawiam, czy można i w ogóle warto namawiać partnera, partnerkę na seks analny, i jak y, odmówić, jeśli tego nie chcemy, jeśli, jeśli sobie tego nie życzymy? Podpytać, o na przykład w takiej formie: wiesz co, kochanie, y, śnił mi się seks analny z tobą dzisiaj. I czekamy, co on powie. On nic nie powie, nie doleciało do niego. No, nie no, to, no to drążymy dalej. Co o tym myślisz? Drugie pytanie, już bardziej takie call to action, wezwanie do działania. A on mówi, co ja o tym myślę? No właśnie, co o tym myślisz? Czy to by było fajne w naszej sypialni, czy nie? E, jakbyś ty mnie penetrował, albo ja bym cię stymulowała palcami. I on zazwyczaj nie powie, co myślał, jeśli o tym nie myślał i jeśli go to zaskoczyło, a jeśli o tym myślał i ogląda takie filmy, to mówi. A dobrze, że o tym pytasz. Widzisz, kochana, masz dobrą intuicję, bo ostatnio widziałem taki film, oczywiście wszyscy oglądają pornografię, to pewnie wiesz, więc ja oglądałem taki film i się rzucił w oczy, no facet uprawiał seks analny i tak miałem cię spytać, ale tak mi zabrakło odwagi. I tak ta rozmowa się może potoczyć, natomiast ja widzę, że współczesny podryw Tinderowy polega na tym, że jak już para się spotka na randce, na drinku na przykład, czy gdzieś na, na mieście, to ci mężczyźni młodszego Pokolenia, którzy już są bardziej tacy otrzaskani właśnie w różnych nazwach Squeer, Feasting, Anal, Oral i w ogóle, którym nie są obce takie akronimy ONS, FBW i tak dalej. Ci moi pacjenci opowiadają mi o tym, że oni już po 10 minutach rozmowy mówią, a może mały Anal, byśmy sobie zrobili? No, myślę, że ja jako specjalista myślę, że to trochę za szybko, żeby po dziesięciu po minutach rozmowy, gdzie dopiero ją poznają, często jeszcze nie usłyszeli, jak ona ma na imię, to żeby. Wszystko jej za... się skurczyć może po czymś takim chyba. Za, nie? Zaproponować Anal. Ale są też takie osoby, które jak w akcji się przydarzy ten anal, yy, czyli właśnie poznają kogoś na wakacjach albo w jakiejś takiej yy, sytuacji, nie wiem, yy, zawodowej, potoczy się ta aktywność seksualna z takim dużym, dużą spontanicznością i pożądaniem, no to, to niektórzy próbują. No dobra, okej, okay. czyli rozmawiać, ale teraz, jeżeli jednak yy, my jesteśmy tą stroną, która nie chce, i po prostu nie chcemy, no nie chcemy, to jak to powiedzieć? Odradzamy patent młodzieży wszechpolskiej, czyli ten korek powinien. Tak nie zamykamy tego odbytu na partnera, tylko właśnie warto powiedzieć, że jeśli to są obawy nasze, to warto powiedzieć o obawach czyli, że ja się boję, że będą jakieś problemy techniczne czyli, że zostaną ślady kału podczas tego seksualnego, i mnie to będzie bardzo krępowało, deprymowało. Albo boję się, że będą jakieś uszkodzenia. Albo że boję się, że, że tak będę zaciśnięta, czy mężczyzna, jeśli kobieta mu proponuje, albo partner mu proponuje, to że będę taki zaciśnięty i będzie mnie bolało. Może być też tak, że właśnie nie mam ochoty, bo mam różne skojarzenia, ale nie chcę nad tym pracować. W sensie nie chcę i już. To też jest ok, chyba, że to jest ważna potrzeba partnera, no to trzeba wtedy jakoś yy, negocjować. Natomiast ja wszystkim polecam taką książkę. Radość seksu analnego. Taka książka, jak się przygotować do tego seksu analnego. I druga książka, która fajnie mówi o seksie analnym, i wyszła ostatnio, nazywa się W zachwycie o odbycie. Ładny, tak ładny, tytuł. ładny tytuł. Mam Co, tę jaka książkę, Na, mam, nawet mam tę książkę. Jest duża promocja, Ale Nie czytałam, widzę. więc nic. Nie wiem, co tam jest, przepraszam. Warto. To za po komendacja, że Tak, Bo wrócę na do domu. Moje i... życie seksualne się odmieni, bato. <grym> <grym> Ale przypomniał mi się jeszcze taki kawał mąż do żony. Kochanie, co ty pojeżdżasz na seks analny? Żona mówi: Jak dla mnie ok. Tak, a myślałam, że będziesz miała coś przeciwko temu. A ona mówi: A co mnie to obchodzi, co ty z kolegami robisz? <grym> 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 Czy to jest tak, że za pierwszym razem, jeśli mam pierwsze doświadczenie seksu analnego. To no pewnie boli, pewnie to jest dla nas nieznane. Czy później jest łatwiej? Powiem na przykład w przypadku gejów, bo napisałem też taką fajną książkę e, „Jak facet z facetem” o, o seksualności i związkach gejowskich, tak się nazywa ten tytuł. E, „Jak facet z facetem”. No i tam opisuje seksualność gejów i oni mówią o tym mi często w gabinecie, że e, Mieli fajnego partnera kiedyś, i ten seksualny był fajny, a teraz mają innego partnera, który na przykład nie ma tak rozwiniętej inteligencji emocjonalnej, nie jest taki uważny podczas seksu, nie ma doświadczenia i ten seks jest analny, bardzo bolący. I tak samo z mężczyznami heteroseksualnymi, że poprzedni partner mógł być miłośnikiem seksualnego i robi to dobrze, potrafi to, a na przykład obecny partner no, oglądał się pornografii, a Zawsze jest tak, że jak skopiujemy na przykład ten seks analny z pornografii do, do naszej sypialni, to po prostu boli, jest nieprzyjemnie, jest niefajnie. Bo jednak seksualność aktorów którzy są na planie, jest wyliczona na fajerwerki, na to, żeby tam się dużo działo, żeby to fajnie w kamerze wyglądało. A nie wszystko, co fajnie wygląda w kamerze, jest dla nas odczuwane emocjonalnie fajnie, tak jak podczas któregoś podcastu rozmawialiśmy o głębokim gadle. Może być tak, innymi słowy, że w przeszłości mieliśmy fajny, ale mieliśmy z jakimś innym partnerem, partnerką i było ok, a może być tak, że mamy analny z tym samym partnerem czy partnerką, ale sztywność jego członka już jest nie taka, bo jest za mała i po prostu wyślizguje się cały czas penis odbytu, a, a może jest za duża, w sensie on był o tym facetem, zaczął dbać o siebie, bardzo schudł, lepiej mu funkcjonują tętnice, więcej krwi doprowadzają do penisa, ten członek jest duży, sztywny i boli podczas penetracji. I może być tak na przykład, albo to też zależy od y tego, co się dzieje w ciele człowieka, czy jego ciało jest napięte i przyszykowane do walki, Bo są różne hmm. trudne sytuacje w kraju czy na arenie międzynarodowej. A może być tak, że właśnie jest ktoś na wakacjach, jest lekko miło, spontanicznie, i, i wtedy jest zupełnie inaczej. Ale to jest kwestia tylko rozluźnienia czy rozciągnięcia również? Rozluźnienia, rozciągnięcia, podejścia w ogóle takiego hmm. mentalnego co ja sama myślę o seksie analnym? Bo jak ktoś sobie myśli hmm. Co moja mama by powiedziała, jakbym do niej zadzwoniła i powiedziała, że z Patrykiem robimy ten seks analny? No to by pewnie nas, nie wiem, wyrzuciła czy wydziedziczyła czy coś tam. No ale nie musisz dzwonić do mamy, żeby jej opowiedzieć o swoim seksie analnym. Ona też do ciebie nie dzwoni, jak ma różne doświadczenia seksualne. Żeby powiedzieć o, seksu o, seksu o seksie analnym Dokładnie. A może mają. Konkludując, partnera można mieć w dupie w seksie analnym, a w codziennym życiu nie. I jeszcze jakiś piękny cytat. A i znalazłam cytat. Dawaj. Sławomir Łuczak w książce Czy to miłość? pisze. Porządne kobiety nie powinny lubić seksu analnego, szczególnie jeśli mają 23 lata. Porządne kobiety porządnie rozkładają nogi, patrzą w sufit, aż ich najmilszy wypompuje z siebie męskość. Bądźmy nieporządni i nieporządni, a my się z Wami żegnamy. Ale bądźmy nieporządni, bo... ale bądźmy pożądani. Bądźmy pożądani, dokładnie, a my się z Wami żegnamy w nadziei, że będziemy pożądani z następnym cyklem naszych podcastów. Do usłyszenia. Do usłyszenia, do usłyszenia. Go, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. To był odcinek pierwszego sezonu podcastu Dialogi Waginy i Penisa. Drugiego sezonu już teraz możesz posłuchać w aplikacji Empik Go. Z kodem Wagina możesz korzystać z Empik Go za darmo przez 30 dni. Kod ważny do 30 marca 2023 roku. Szczegóły promocji znajdziesz w opisie podcastu. EmpicGo. Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.